kochani, krótko i treściwie, bo zaraz kolacja, a kolacja to jest święta rzecz na urlopie i dlatego szczególnie jak jeśli jest w wyjątkowym miejscu, to wyjątkowa kolacja jest wyjątkową uroczystością i dlatego skojarzyło mi się z kolacją i chcę was poinformować, że jeżeli coś w życiu zmieniamy, jeżeli coś w życiu zmieniamy, to nigdy nie pójdzie gładko. Czemu to nie pójdzie gładko? Gdyż aby coś zmienić, na przykład uporządkować rzeczy w szafie, to trzeba przejść przez okres chaosu, żeby stworzyć ład i porządek, nowy ład, nowy porządek, nową sytuację, to trzeba przejść przez stan rozgardiaszu, stan bałaganu, ale to nie jest bałagan, to jest chaos. Chaos to jest taki stan przed sytuacją, w której można zauważyć cel i sens naszego działania. To znaczy, jeżeli ci się wydaje, że powolutku, przekładając jedną po jednej rzeczy, zmieniając jej miejsce, uda ci się doprowadzić do stanu porządku, to cię informuję, że to nie jest możliwe. Dotyczy to oczywiście nie szafy, oczywiście dotyczy to nie porządku, dotyczy to twojego życia. Żeby zmienić w swoim życiu coś ważnego, to masz przejść przez stan zupełnego chaosu, czyli stanu, kiedy to wszystko, co do tej pory było oczywiste, słuszne i właściwe, nagle okazuje się wątpliwe, po prostu wątpliwe, gdyż drogie, kochane, umiłowane pochwiczanki, ten filmik jest dla was, nie da się przy użyciu kilku drobnych ćwiczonek i dwóch pastylek przeciwbólowych wyjść z pochwicy. Trzeba przejść przez stan chaosu i dopiero wtedy życie stanie się piękne i współżycie też.